Wsłuchujemy się dzisiaj w Ewangelię i chcemy zagłębić się w temat wiary. Temat wiary, który jest wielokrotnie poruszany i na modlitwie, i w czasie różnych refleksji, medytacji, rekolekcji duchowych. Jezus mówi dzisiaj do dwóch niewidomych: według wiary waszej niech się wam stanie. Rozumiemy wiarę jako ogromny dar Boga. Wielokrotnie myślimy, że jest wytworem naszej wyobraźni, siły, inteligencji, ale jednak rozumiemy, że jest to łaska Boża. Łaska Boża, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa i którą chcemy zakorzenić w naszym sercu jako ziarno, które wyrasta, które daje plon obfity. Ta wiara może być mała, może być duża, może być głęboka, może być powierzchowna. Wielokrotnie nie wiemy, jak ją zmierzyć, jak ją zbadać. Wiemy, że Bóg mówi do nas, jeśli miałbyś wiarę tak małą jak ziarno gorczycy. Więc chcemy ufać. Ufać tą wiarą codzienną, zwykłą, prostą, wielokrotnie niezmierzoną. Chcemy do tej wiary dołożyć miłość, ponieważ wiemy dokładnie, że zły duch też wierzy, mówi o tym święty Jakub. Wierzy, ale w jaki sposób? Wierzy z perspektywy intelektualnej. Wie, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest wszechobecny, że Bóg jest mądry, miłosierny. Ma wiedzę o Bogu, ale jest to wiara, która jest martwa, ponieważ jest to wiara, która nie kocha, nie działa poprzez miłość. Wiemy, że wiara bez miłości jest martwa, bez uczynków jest martwa. Nie możemy jej zredukować tylko i wyłącznie do chwili, momentu, jakiegoś uczucia, bo tak łatwo jest, jak to wielokrotnie bywa na naszych spotkaniach, podnieść ręce i mówić: Jezu, Ty jesteś moim Panem. To wyrażenie jesteś moim Panem nie daje mi zbawienia. Może być początkiem pewnej drogi. Jak Jezus mówi, że ten człowiek mądry, roztropny, który zbudował dom na skalę, to ten, który wierzy, czyli słucha Bożej woli i ją wypełnia. Tak więc rozumiemy, że nasza wiara tak naprawdę to jest nieustanne wypełnianie tego, co Bogu miły, to, co Bóg oczekuje od nas. Wielokrotnie ta wiara nacechowana oddaniem, ofiarą, wytrwałością. To jest ta wiara, która nie pozostaje tylko i wyłącznie na wysokości myśli, pragnień, ale jest to wiara zakorzeniona, praktyczna i codzienna. Chcemy mówić do Chrystusa: pomnóż moją wiarę, daj jej siły. Bo wielokrotnie zdajemy sobie sprawę, że nasza wiara napotyka na pewne wątpliwości. Wielu z nas pyta, czy jak wątpię, to grzeszę. Jest tak, że zadajemy sobie szereg pytań, bo nasza wiara chce być jak najbardziej świadoma. To nie jest ta wiara dziecka, która jest wiarą magiczną, przyjmowaną bez świadomości, wyuczoną na pamięć. To jest ta wiara, która poszukuje, która zadaje pytania, która też i walczy o przetrwanie, która, tak jak wiara Piotra, wzrasta. Wielokrotnie po upadkach, po tych chwilach, momentach i wydarzeniach, kiedy nie zawsze jesteśmy wierni, ale Bóg nas poszukuje. Więc dzisiaj, jeśli wsłuchujemy się w Ewangelię o niewidomych, którzy przychodzą do Jezusa, uczyńmy to samo. Przyjdźmy do Jezusa. Wyraźmy naszą wiarę. Podążajmy za Nim w pełni świadomości. Wejdźmy w obecność Boga, tak jak ci dwaj, którzy weszli do domu, tam gdzie był Jezus, właśnie w tym domu otrzymali uzdrowienie. Więc niech nasza wiara też nas zaprowadzi do jedności z Bogiem,
do jedności tej bliskiej, intymnej, tej głębokiej.